Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy. Pozdrawiamy słuchaczy telewizji Trwam i Radia Maria. Zapraszamy na audiencję generalną Ojca Świętego Franciszka. Przenosimy się na plac Świętego Piotra w Watykanie w Rzymie i już tam rozpoczyna się audiencja generalna Ojca Świętego. Za chwilę usłyszymy pewnie słowa pozdrowień, usłyszymy katechezę i oczywiście pozdrowienia w kilku językach świata. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański będzie z wami i z Duchem Twoim. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. De la lettre de saint Paul aux Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. When the time had fully come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father.
So through God, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then also an heir. The word of the Lord. Thanks be to God. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Brüder und Schwestern, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erhalten. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz. Den Geist, der ruft, Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu filho que clama, Abá, ó Pai, assim, já não és escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا أيها الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.
Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha svojho syna a on volá: Abba, Otče. A tak už nie si otrok, ale syn, a keď syn, tak skrze Boha aj dedič. Počuli sme Božie slovo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry, witam was tradycyjnie przy święty Franciszek. I rozpocznie się audiencja na placu świętego Piotra w Watykanie. Ta nasza dzisiejsza refleksja podsumuje temat małżeństwa i rodziny. Jesteśmy w przededniu wydarzeń pięknych i angażujących, które są bezpośrednio związane z tym wielkim tematem, a więc światowe spotkanie rodzin w Filadelfii i synod biskupów tutaj w Rzymie. Obie mają wymiar światowy, który odpowiada uniwersalnemu wymiarowi chrześcijaństwa, ale także wymiarowi tej fundamentalnej, niezastąpionej wspólnoty ludzkiej, którą jest właśnie rodzina. Obecna droga społeczeństwa wydaje się naznaczona przez długoterminowe efekty społeczności rządzonej przez technokrację i ekonomię. Podporządkowanie etyki logice zysku dysponuje znacznymi środkami i ogromnym wsparciem mediów. W tym właśnie scenariuszu nowe przymierze mężczyzny i kobiety staje się strategiczne w wyzwoleniu ludzi od skolonizowania przez pieniądz. To przymierze powinno ponownie powrócić do ukierunkowania polityki, gospodarki i współżycia obywatelskiego. To właśnie decyduje o możliwości zamieszkania całej ziemi, przekazywania życia, więzi między pamięcią i nadzieją. Możemy powiedzieć, że w tym przymierzu wspólnota małżeńska, rodzina mężczyzny i kobiety jest gramatyką generatywną, złotym węzłem. Wiara czerpie z mądrości Bożej, która powierzyła rodzinie nie tyle troskę o siebie samą, ile wspaniały plan czynienia domowym świata. Właśnie ze słowa biblijnego, stworzenia biblijnego, zaczerpnęliśmy fundamentalną inspirację naszych krótkich, środowych rozważań o rodzinie. Tante distruzioni, de tante colonizzazioni, come quella del denaro, o tylu wielkich właśnie rozbiciach, tylu wielkich kolonizacjach poprzez pieniądz, poprzez ideologię nie tylko ekonomiczną, patrzenia na rodzinę. Per
proprio dalla parola biblica, dalla creazione, z tego Słowa Bożego, z tego Słowa biblijnego możemy i musimy ponownie czerpać w całej jego szerokości oraz głębi. A questa parola possiamo e dobbiamo nuovamente attingere con ampiezza e profondità. To wielka praca, jaka nas czeka, ale to również wspaniała praca. Ma anche molto entusiasmante. La creazione di Dio. Stworzenie Boga nie jest zwykłym założeniem filozoficznym, ale jest to, pamiętajmy, uniwersalny horyzont wiary. Nie ma innego boskiego planu różnego od stworzenia i jego zbawienia. To dla zbawienia, stworzenia każdego stworzenia Bóg stał się człowiekiem dla nas ludzi. Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, jak mówi nam credo i zmartwychwstały Jezus jest pierworodnym wobec każdego stworzenia. Stworzony świat został powierzony mężczyźnie i kobiecie. To, co się dzieje między nimi, pozostawia ślad nam wszystkim. Odrzucenie Bożego błogosławieństwa przez nich prowadzi do megalomanii wszechmocy, niszcząc każdą rzecz. To nazywamy właśnie grzechem pierworodnym. I wszyscy przychodzimy na świat, dziedzicząc tę chorobę. Mimo to nie jesteśmy przeklęci, ani pozostawieni samym sobie. Starożytna opowieść o pierwszej miłości Boga do mężczyzny i kobiety miała już strony zapisane ogniem. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Są to słowa, jakie Bóg skierował do podstępnego węża. Mediante queste parole Dio segna la donna con una barriera protettiva contro il male. Poprzez te słowa Bóg naznaczył niewiastę barierą ochronną przed złem, do jakiego może się odwołać, jeśli chce, dla każdego pokolenia. To oznacza, że kobieta niesie ze sobą szczególne błogosławieństwo, by chronić swoje dziecko od zła. Jak niewiasta z Apokalipsy, która pragnie ukryć dziecko przed smokiem i Bóg ją chroni. Pomyślcie, jaka tutaj otwiera się głębia. Istnieje wiele stereotypów, czasem nawet obraźliwych o kobiecie, która kusi do złego. Jest tu natomiast miejsce dla teologii kobiety, która znajduje się na wysokości tego błogosławieństwa Bożego dla niej i dla pokolenia. Miłosierna troska Boża w odniesieniu do kobiety i mężczyzny zawsze jest taka sama dla obojga. Nie zapominajmy o tym. Symboliczny język Biblii mówi nam, że przed wypędzeniem ich z ogrodu Eden Bóg uczynił mężczyźnie i kobiecie szaty ze skór, aby mogli się przyodziać. Ten gest czułości oznacza, że nawet w przypadku bolesnych konsekwencji naszego grzechu, Bóg nie chce, byśmy byli nadzy, byśmy byli nadzy i opuszczeni w naszym losie grzeszników. Tę boską tkliwość, tę troskę o nas widzimy już wcieloną w Jezusie z Nazaretu, Synu Bożym, zrodzonym z niewiasty. Figlio di Dio, nato da donna. E sempre San Paolo dice i znów Święty Paweł nam mówi, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Chrystus narodził się z niewiasty,
i w tym bogactwie Bożego daru narodził się, by nas zbawić z naszych grzechów, z naszych upadków. Jest tym właśnie znakiem, że Bóg nas kocha. I właśnie jest owocem tego projektu, tego planu Bożego, by nas zbawić. Obietnica, jaką Bóg dał mężczyźnie i kobiecie na początku historii, obejmuje wszystkie istoty ludzkie, aż do końca tej naszej historii. Jeśli mamy wystarczająco dużo wiary, to rodziny narodów ziemi uznają to błogosławieństwo. W każdym razie, każdy, kto pozwala dotknąć się tej wizji, każdy naród, bez znaczenia, jaką religię wyznaje, wraz z nami wchodzi na tę drogę i będzie naszym bratem i siostrą. Bez robienia prozelityzmu, nawracania na siłę, idziemy razem tą drogą. Idziemy razem w tym poczuciu, że Bóg nas jednoczy. Jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami w naszym życiu. Jesteśmy tą wspólnotą, tą rodziną, którą tworzy właśnie mężczyzna i kobieta. Niech Bóg was błogosławi. Niech Bóg błogosławi rodziny w każdym zakątku na ziemi. Niech was Bóg błogosławi wszystkich. I zakończyła się katecheza Ojca Świętego Franciszka. Przypomnę, trwa audiencja generalna już na placu Świętego Piotra w Watykanie w Rzymie. A teraz poszczególne streszczenia w językach i także potem na końcu słowo Ojca Świętego do wszystkich zebranych. Les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la famille est une communauté humaine fondamentale et irremplaçable, dont la portée est universelle. Dieu a confié à l'homme et à la femme l'émouvant projet de rendre la terre habitable. Tout ce qui arrive entre eux laisse une empreinte sur toute chose. Leur refus de la bénédiction de Dieu, le péché originel, conduit à un délire de toute puissance, destructeur. Une alliance renouvelée entre l'homme et la femme est par conséquent nécessaire afin d'émanciper les peuples de la colonisation de l'argent, pour réorienter la politique, l'économie et retrouver une véritable cohabitation sociale. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a mis une inimitié entre le serpent trompeur et la femme. La femme porte désormais une bénédiction secrète et particulière pour la lutte contre le démon. En Jésus-Christ, né de la femme, Dieu a montré sa tendresse envers l'humanité. Il a pris soin de nous. Par lui, toutes les familles de la terre sont appelées à reconnaître la bénédiction de Dieu et à se mettre en chemin, à sa suite et avec nous. Que Dieu vous bénisse, famille de toute la terre. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka francuskiego.
che il Signore vi dona nella vostra vita coniugale e familiare. Chcę pozdrowić bardzo serdecznie wszystkie rodziny, które tu są obecne, rodziny seminarzystów, którzy przybyli z radością, by właśnie chwalić Pana i wysławiać wdzięczność za Jego błogosławieństwo dla życia rodzin tutaj obecnych. Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Chère famille, je vous invite à rayonner autour de vous la joie que le Seigneur vous donne dans votre vie conjugale et familiale, afin que tous se sentent appelés à vivre cette bénédiction. Je vous demande de prier pour moi et pour les travaux du prochain synode. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we conclude our series of catecheses on marriage and the family on the eve of two significant international events, the World Meeting of Families to be held next week in Philadelphia, and the Synod of Bishops here in Rome. In these past months, guided by God's word, we have reflected on the perennial value of the covenant between man and woman for the future of the entire human family. In the Creator's plan, marriage and the family have an essential role in shaping an ever more humane political, economic, and social life. This role is all the more critical today, in a society increasingly subject to technology and to forms of economic colonization which subordinate ethics to profits. From the beginning, God entrusted his creation to man and woman. Despite our rejection of his original blessing, he continues to watch over our efforts to make this world our common home. In a special way, by the coming of Jesus, his son, he has maintained his promise to bless and protect us in every generation. May families everywhere come to know this blessing. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Gran Bretagna. Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego, w sposób szczególny pochodzących właśnie z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Norwegii, Malty, Chorwacji, Kenii, Australii, Chin, Japonii, Malezji, Filipin, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie wasze rodziny pragnę błogosławić i pozdrowić tej wielkiej radości, pokoju, który pochodzi od Boga, który jest naszym Panem. Niech was Bóg błogosławi. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from Great Britain, Ireland, Scotland, Denmark, Norway, Malta, Croatia, Kenya, South Africa, Australia, China, Japan, Malaysia, the Philippines, Canada, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke an abundance of joy and peace in the Lord. God bless you all.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus mit einigen italienischen Worten die deutschsprachigen Pilger begrüßen. Liebe Brüder und Schwestern, heute halten wir eine abschließende Betrachtung zum Thema Ehe und Familie. Wir stehen am Vorabend zweier großer, weltweit bedeutender Ereignisse, des Weltfamilientreffens in Philadelphia und der Bischofssynode hier in Rom. Beide werden die Tragweite der Familie als unersetzbare Grundzelle jeder menschlichen Gemeinschaft verdeutlichen. Die gegenwärtigen Übergänge in der Kultur scheinen gekennzeichnet zu sein von den langfristigen Auswirkungen einer Gesellschaft unter der Herrschaft von Wirtschaft und Technik. Die Unterordnung der Ethik unter die Logik des Profits wird in diesem System mit enormen Mitteln und dem Rückhalt der Medien betrieben. Vor diesem Hintergrund wird ein neuer Bund zwischen Mann und Frau auch zur strategischen Frage für die Emanzipation der Völker von der Kolonisierung durch das Geld. Der Glaube bezieht diesen Bund auf die Weisheit des Schöpfers. Gott hat der Familie nicht so sehr die Sorge um eine sich selbst genügende Gemeinschaft aufgetragen, als vielmehr das spannende Projekt, die Welt heimisch zu machen. Die Schöpfung ist dem Mann und der Frau anvertraut. Das, was zwischen ihnen geschieht, gibt allem eine Prägung. Die Zurückweisung des göttlichen Segens hat unvermeidlich zu einem Allmachtswahn des Menschen geführt, der alles verdirbt. Dies nennen wir die Erbsünde. Dennoch gibt Gott die Menschen nicht auf. Er hat der Frau einen geheimen und besonderen Segen zum Schutz gegen das Böse geschenkt. Die erbarmende Güte Gottes verlässt weder Mann noch Frau. Die Verheißung, die Gott am Anfang der Geschichte dem Mann und der Frau gegeben hat, schließt alle Menschen ein. Wenn wir genügend Glauben haben, werden die Familien der Völker der Erde sich in diesem Segen Gottes wiederfinden. Alle Menschen sind eingeladen, diesen Weg mit uns zu gehen. Un saluto caloroso rivolgo ai pellegrini di lingua tedesca. Pielgrzymów języka niemieckiego, w sposób szczególny grupy, które towarzyszą kawalerom maltańskim z Austrii. Całą grupę pozdrawiam. Modlimy się za wasze rodziny, które muszą być prawdziwymi związkami solidarności i miłości w waszym społeczeństwie. Niech was Bóg błogosławi na tej drodze życia małżeńskiego. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, besonders an die Gruppe des Hospitaldienstes der Malteser in Österreich. Beten wir, dass unsere Familien wahre Leuchttürme der Gemeinschaft und der Solidarität in der Gesellschaft sein können. Gott segne euch auf allen euren Wegen. Santo Padre,
los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, drodzy bracia i siostry, w tym kontekście cywilizacji mocno napiętnowanej przez technologię ekonomiczną, gdzie etyka jest podporządkowana logice użyteczności i jest silnie wspierana przez media, coraz wyraźniejsza staje się konieczność przymierza między mężczyznami i kobietami, aby wyzwolić ludy z dominacji pieniądza i ukierunkować politykę, ekonomię i relacje dominacji i relacje społeczne tak, aby ziemia stała się miejscem przyjaznym do zamieszkania. By ziemia stała się miejscem, gdzie przekazuje się życie i gdzie zostanie stworzona przestrzeń między pamięcią i nadzieją. Wiara mówi nam, że to przymierze między mężczyzną i kobietą było od samego początku chciane przez Boga nie tylko, aby chronić intymne wartości rodziny, ale to właśnie im została dana. I powierzone zadanie uczynienia się sobie świata podległym. Tak więc jakość relacji między mężczyzną i kobietą ma swoje konsekwencje w tym, co jest stworzone. Tak jak to widzimy w opisie grzechu pierworodnego. Bóg jednak wskazuje specjalne Boże błogosławieństwo, jakiego Bóg udziela kobiecie, aby bronić swoje dziecko od złego. Ta troska objawia się w sposób szczególny w Jezusie Chrystusie, narodzonym z niewiasty, który umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, szczególnie z Hiszpanii i Ameryki Południowej. Prośmy Boga, aby ożywił naszą wiarę w obietnicę, jaką skierował do mężczyzny i kobiety, uświadamiając sobie wagę tego przymierza. Niech wszystkie rodziny na ziemi odczują Boże błogosławieństwo, Jego troskę i miłość. Dziękuję Wam i niech Bóg Was błogosławi. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Concluímos hoje as reflexões sobre a família, nas vésperas do Encontro Mundial das Famílias em Filadélfia e do Sínodo dos Bispos aqui em Roma, dois acontecimentos que darão nova luz à dimensão universal
desta comunidade humana fundamental e insubstituível que é a família. Frente à mentalidade materialista que impera sobre a humanidade, é preciso promover uma nova aliança entre o homem e a mulher, que possa orientar a política, a economia e a convivência civil. Deus confiou à família o projeto de tornar doméstico o mundo. Assim, que tudo o que acontece entre o homem e a mulher deixa marcas na criação. Em concreto, o pecado original, a rejeição à bênção de Deus, deixou o mundo doente. Mas Deus nunca abandonou o homem. No livro do Gênesis, a promessa feita à mulher parece garantir a cada nova geração uma bênção especial para defender-se do maligno. Além disso, antes de expulsar os primeiros pais do paraíso, Deus prepara-lhes túnicas de peles, um sinal da sua ternura que chegará à plenitude com a vinda de Jesus. Com isso, podemos ter a certeza de que cada família é uma bênção para o mundo até o final da história. Agora o Santo Padre dará sua saudação em italiano aos peregrinos de língua portuguesa. Saludo i pellegrini di lingua portoghese presenti in questa udienza e tramite ognuno di voi saluto tutte le famiglie dei vostri paesi. Rivolgo un saluto particolare ai membri. Pozdrawiam pielgrzymów języka portugalskiego, w sposób szczególny obecni na tej audiencji generalnej. Pozdrawiam wszystkie rodziny z waszych krajów, w sposób szczególny członków Fundacji Wiary i Współpracy z Portugalii oraz grupy z Brazylii. Niech was Bóg błogosławi w tym dziele zmienienia świata na lepsze. E através de cada um de vós, saúdo todas as famílias nos vossos países. Dirijo uma saudação particular aos membros da Fundação Fé e Cooperação de Portugal e aos grupos de brasileiros. Deixai-vos guiar pela ternura divina, para que possais transformar o mundo com a vossa fé. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي وهم يؤكدون لقصدكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس احترامهم وتقديرهم. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم في ختام تأملاته حول الأسرة عن ضرورة قيام عهد جديد بين الرجل والمرأة من أجل تحرير الشعوب من سيطرة المال والمادة، على أن يكون عهدا قادرا على أن يوجه السياسة والاقتصاد والتعايش المدني، عهداً يؤسس على الأسرة القائمة على الرجل والمرأة وعلى الاحترام المتبادل لدور ولفرادة كل منهما، عهداً يحصن بحماية الله الرحومة والذي لا يترك الرجل والمرأة وحدهما حتى عندما يخالف وصيته ومشيئته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto
Bardzo serdecznie pozdrawiam pielgrzymów przybyłych tutaj na plac świętego Piotra języka arabskiego, w sposób szczególny pochodzących z Jordanii, a także z Syrii. Dzisiaj mówimy o ważności związku między kobietą i mężczyzną, związku małżeńskiego, który jest właśnie uprawomocniony ponad wszystkimi związkami na świecie, w świecie. Niech praca i współpraca między właśnie kobietą i mężczyzną będzie momentem szczególnie ważnym dla umocnienia małżeństwa w każdej formie. I niech wszystkie instytucje państwowe respektują ten właśnie związek, tą relację, który tworzy taką bliską więź między kobietą i mężczyzną. Niech Bóg was błogosławi, wszystkie wasze rodziny i strzeże przed złem. To słowa w języku włoskim, oczywiście skierowanym do słuchaczy języka arabskiego. إن إضعاف الرباط الزوجي بين الرجل والمرأة يقود لا محالة إلى إضعاف كل الروابط الإنسانية. لنعمل إذن على نبذ كل أشكال التقليل من شأن الزواج وكل مظاهر الظلم والإجحاف ولا سيما في حق المرأة، ونعمل على تأسيس عهد جديد بين الرجل والمرأة يقوم على الاحترام والمساواة والمحبة. ليبارك الرب جميع العائلات ويحرسكم جميعا من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi także różańce, dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiejszą katechezą Ojciec Święty zakończył cykl rozważań o małżeństwie i rodzinie. Z tematem tym wiążą się jednak czekające nas już wkrótce wydarzenia. Światowe spotkanie rodzin w Filadelfii i synod biskupów w Rzymie przypominają nam, że w dobie zmian cywilizacyjnych to właśnie przymierze mężczyzny i kobiety powinno nadawać istotny kształt ludzkim relacjom w świecie, ukierunkowywać politykę, gospodarkę, współżycie obywatelskie. Dzisiaj raz jeszcze spójrzmy na biblijną relację o dziejach świata. Współpraca mężczyzny i kobiety z Bogiem w dziele stworzenia nadaje znamię wszystkiemu. Odrzucenie Bożego błogosławieństwa prowadzi ludzi jednak nieuchronnie do grzechu, który wszystko niszczy. Jakże ważne są biblijne słowa budzące nadzieję. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Przez te słowa Bóg naznacza kobietę ochronną barierą przed złem, do której może się odwołać, jeśli zechce, dla każdego pokolenia. Oznacza to, że kobieta niesie tajemne i specjalne błogosławieństwo, by bronić od złego to, co Bóg stwarza. Podobnie jak apokaliptyczna niewiasta, która biegnie, aby ukryć syna przed smokiem, a Bóg ją chroni. Jakże potrzebna jest teologia kobiety, która wyjaśniałaby to Boże błogosławieństwo skierowane do niej i jej potomstwa.
Boża obietnica złożona mężczyźnie i kobiecie u początków dziejów obejmuje wszystkie istoty ludzkie aż do kresu czasów. Prośmy w naszej modlitwie, by rodziny i wszystkie narody rozpoznały w tym błogosławieństwie swoją misję, nadzieję i swoje ocalenie. Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, obecnie w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Educare alla pienezza dell'umanità è lo slogan della settimana dell'educazione che si svolge in questi giorni nel vostro paese. Facendo riferimento alla figura di San Giovanni Bosco nel secondo centenario della nascita, i vescovi polacchi vogliono ricordare l'attualità e l'efficacia dei metodi educativi da lui usati. Possano le sue parole, spesso ripetute ai giovani, per voi vivo, per voi lavoro, per voi sono pronto a sacrificare la mia vita, essere uno stimolo per tutti gli educatori, genitori, catechisti e insegnanti. Coloro che intraprendono la fatica dell'educazione e voi tutti qui presenti benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wychowywać do pełni człowieczeństwa to hasło odbywającego się w tych dniach w waszym kraju Tygodnia Wychowania. Nawiązując do postaci świętego Jana Bosko w 200. rocznicę jego urodzin, biskupi polscy pragną przypomnieć aktualność i skuteczność stosowanych przez niego metod wychowawczych. Niech jego słowa powtarzane do młodzieży: dla was żyję, dla was pracuję, dla was jestem gotowy oddać moje życie, będą wskazówką dla wszystkich wychowawców, rodziców, katechetów i nauczycieli. Tym, którzy podejmują trud wychowawczy, i wam wszystkim tu obecnym z serca błogosławię. Svätý Otče, pútnici zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii prejavujú vašej svetosti hlboké city synovskej úcty, lásky a oddanosti ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu Otče náš v latinskom jazyku. Svätý Otec požehna prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Saluto con affetto i fedeli slovacchi. Pozdrawiam bardzo serdecznie wiernych ze Słowacji. I partecipanti al pellegrinaggio, tych, którzy uczestniczą w pielgrzymce ordynariatu wojskowego, prowadzonych przez swojego biskupa Franciszka Rabeka. Fratelli e sorelle, ieri la Slovacchia ha celebrato la festa. Drodzy bracia i siostry, wczoraj na Słowacji świętowaliśmy święto Matki Bożej Bolesnej, patronki tego kraju. Pan Jezus ukazał swoją Matkę nam wszystkim jako Matkę dla nas pod krzyżem. Serca was błogosławię i modlę się za was. Ozbrojenych sił a ozbrojenych zborów vedených pánom biskupom Františkom Rábekom. Bratia a sestry, včera Slovensko oslávilo sviatok svojej hlavnej patronky, sedembolestnej Panny Márie. Ježiš ju dal za matku každému z nás. Ona nech vám pomáha byť stále jeho vernými učeníkmi. Všetkých vás zo srdca žehnám.
Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Sabato prossimo partirò per il viaggio apostolico a Cuba. W najbliższą sobotę udaję się w podróż apostolską na Kubę i do USA. To misja, z którą wiążę wielką nadzieję. Zasadniczym powodem tej podróży jest 8. Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w Filadelfii. Che avrà luogo a Filadelfia. Udam się również do siedziby centralnej ONZ w 70. rocznicę założenia. Już teraz serdecznie pozdrawiam naród kubański oraz Stany Zjednoczone, którzy pod przewodnictwem swoich pasterzy duchowo się przygotowali do tej mojej wizyty. Proszę wszystkich o towarzyszenie mi modlitwą, przyzywając światło i moc Ducha Świętego oraz wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, patronki Kuby jako Matki Boskiej Miłosiernej z El Cobre i patronki Stanów Zjednoczonych Ameryki jako Maryi Niepokalanie Poczętej. Sempre sabato prossimo a San Miniato verrà proclamato beato. A także w najbliższą sobotę Pio Alberto del Corona, vescovo di quella diocesi e fondatore delle Suore Dominicane dello Spirito Santo. Egli fu zelante guida e saggio maestro del popolo a lui affidato. Il suo esempio e la sua intercessione aiutino la Chiesa a camminare nello spirito del Vangelo, portando frutti di opere buone. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. I także właśnie teraz, w tym momencie, chcę pozdrowić wszystkich pielgrzymów języka włoskiego, którzy przybyli na audiencję tutaj generalnie. Cieszę się, że mogę przyjąć Stowarzyszenie Krwiodawców z prowincji Marche, dell'arcivescovo di Ancona Ossimo, którym towarzyszy arcybiskup Ancony Ossimo, kardynał Menichelli oraz wiernych z Spinazzola, z arcybiskupem Altamura Gravina Acquaviva della Fonti, biskupem Giovanni Ricuttim, którzy przybyli z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Innocentego XII. Pozdrawiam siostry franciszkanki, niepokalanki, które obchodzą stulecie śmierci ich założyciela, ojca Lodovico Acernese. Pozdrawiam młodych z kustodii Ziemi Świętej, a także żołnierzy włoskich sił powietrznych, profesorów i uczestników kursu odnowy zorganizowanego przez Papieski Uniwersytet Santa Croce. Niech nawiedziny grobów apostołów Piotra i Pawła wzmocnią was wszystkich wiarę, która objawia się w konkretnych czynach miłości. Szczególnie pozdrawiam młodych ludzi, chorych i nowożeńców.
Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Wzywajcie, droga młodzieży, Matkę Bożą, aby poczuć słodkość jej miłości macierzyńskiej. A wy, drodzy chorzy, proście ją w chwilach krzyża i bólu, a także wy, drodzy nowożeńcy, spoglądajcie na nią jak na wzór waszej małżeńskiej wędrówki oddania i wierności. I to słowa Ojca Świętego w języku włoskim, a teraz wspólny śpiew modlitwa Ojcze Nasz w języku łacińskim. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech Pański będzie błogosławiony teraz i na wieki. Wspomożenie naszym imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ojciec Święty Franciszek zakończył swoją audiencję generalną na placu Świętego Piotra w Rzymie. Widzimy, że już czas letni się zakończył powoli, więc audiencje będą już teraz na placu Świętego Piotra, bo temperatury są niższe. My również cieszymy się z tego spotkania. Słyszeliśmy słowo Ojca Świętego, także jego nauczanie. Teraz podchodzą obecni tutaj księża biskupi, kardynałowie, by wspólnie pozdrowić Ojca Świętego, by się ucieszyć tym spotkaniem przy okazji właśnie audiencji generalnej, która ma miejsce w każdą środę. My również się żegnamy bardzo serdecznie i życzymy dobrego odbioru telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.